Masz za sobą karierę w The Voice of Poland. Powiedz mi, dlatego że bardzo wiele osób się zastanawia, jaka jest prywatnie Basia Kurdej Szatan? O, Basia jest super. Basia jest naprawdę... to jest jedna z najlepszych takich, najfajniejszych osób, jakie poznałem, jeśli chodzi o właśnie takie... takie sytuacje w mediach i tak dalej. To jest, ona jest świetna. Jakby na scenie i poza sceną jest super. A ma jakieś ciemne strony? Zdarza jej się na przykład wkurzyć, przeklnąć, być niemiłą? Gorszy dzień? Każdy ma? Każdy ma. Czyli ona też? Ale szczerze? Chyba nie słyszałem. Chyba właśnie nie słyszałem. Nie widziałem takiej Basi. Pamiętam, były nagrania, kiedy Basia była chora i miała taki... trudniej było szystowania tam. Ja zawsze mam takie dni, kiedy jestem wkurzony na nagraniach, ale nie, to każdy ma. Bardzo pozytywnie wypowiadasz się o Basi Kurdej Szatan. TVP straci przez to, że ją zwolniło? Dużo. Myślę, że dużo. Ja dałam, ma tam te swoje powody i tak dalej, ale można było w sumie na to przymknąć oko czy coś.